z pierwszego wykształcenia zootechnik. Pół poznaniak, pół kresowiak, więc mieszanka straszliwa. Jak państwo tutaj... Kresy zachodnie ze wschodnimi się połączyły. Tak jest, więc mówię, mieszanka jest straszliwa, dlatego że to przecież dwa różne, że tak powiem, nawet nie... Wszystko jedno różni wszystko drugiego. Bałagan kresowy, porządek poznański, inne podejście do świata, inne podejście do ludzi, mnóstwo, same przeciwności, a jednak jakoś rodzice to potrafili przewalczyć. Ale pomogło w tym powstanie warszawskie, dlatego że rodzice pobrali się w trakcie powstania. A teraz jeśli chodzi o poznańskie korzenie, to jak państwo, najstarsza fabryka samochodów, która, żeby było śmieszniej, do dzisiaj istnieje, to jest Brzeskie Auto. Pierwszy samochód, który wjechał do Poznania, jest mojego stryja dziadka, był mojego stryja dziadka. I to był założyciel Brzeskie Auto, firma, która powstała w 1894 roku i do dzisiaj jest i istnieje. Znaczy na papierze głównie, dlatego że niektóre rzeczy żeśmy wywalczyli już jako firma. O niektóre jeszcze walczymy, a mamy przeciwników nie lada, albowiem komendant policji wojewódzki, Centralne Biuro Śledcze, czy jakieś tam inne, czy antykorupcyjne, czy coś innego. W każdym razie wszystko, co jest możliwe, a z garaży Brzeskie Auto przy ulicy Dąbrowskiego w 1956 roku ubec Joszki ostrzeliwano. I teraz musimy wywalczyć nasz teren firmowy teren, na którym są parkingi policyjne, więc przeciwnik jest nie lada do procesowych rzeczy, a poza tym jeszcze z powiązań poznańskich to przyżeniony do rodziny Brzeskich jest pan Pawlacz, ten, który ma taką długą ulicę w Poznaniu. Palacza ta ulica i Palacz to jest przyżeniony do... Brzeska się wydała za Palacza. O. A co jeszcze? Major Taczak, to taki przyjaciel rodziny, też ma ulicę tutaj. Jedno z pierwszych mieszkań, gdzie Niemcy weszli w 1939 roku, to było mieszkanie mojego ojca. Tylko dlatego przeżył wojnę, że trzy razy formalnie zginął w czasie wojny. A babcia się zapisała w annałach rodzinnych, moja babcia już, bo babcia była z bardzo przyzwoitej mieszczańskiej rodziny Rezlerów berlińskiej. No wobec czego w październiku 1939 roku przyszła do niej delegacja od Gauleitera i na tacy jej przyniosła papiery Reichsdeutscha. Na co babcia w kolokwialnym Niemczyzną z berlińskim akcentem spuściła delegację po schodach, oświadczając, że jest Polką. I nie wolno jej takich bezeceństw proponować. To tyle o rodzinie i koneksjach poznańskich. Jeśli chodzi o mnie samego, to pierwsze wykształcenie zootechnika SGGW w Warszawie. A ponieważ później był nakaz pracy, co starsi pamiętają, a młodsi nie wiedzą, co to jest w ogóle, w związku z czym postanowiłem z tego uciec, bo mi proponowano PGR w Bartoszycach i zajrzałem, jakie są do Bartoszyce to jeszcze dalej, to jest między dzisiejszym obwodem kaliningradzkim a Polską, na graniczne prawie że miasto. A w każdym razie wobec tego zajrzałem do takiego informatora o studiach i znalazłem dwie możliwości ucieczki. Podyplomowe studium filozofii, zupełnie mnie to nie interesowało, zupełnie się na tym nie znałem, nic nie rozumiałem, jak coś przeczytałem z filozofii. Natomiast drugie to było podyplomowe studium dziennikarstwa, no to już byłoby bliższe.
Poszedłem na nie, skończyłem. Na drugim roku zacząłem pracować w Polskim Radio. Przez Polskim Radio pracowałem w redakcji dzienników Polskiego Radia i tam takiej redakcji informacyjnej. Najpierw, później jako komentator spraw zagranicznych. Do 13 grudnia 1981 roku, kiedy to wstępu do, już przestałem mieć wstęp do Polskiego Radia, a później, jak to sami to stwierdzili, zweryfikowałem się na nie. Powiedziałem, że nie będę pracował, bo wszystko zapomniałem, nie umiem, nie będę im budował, legitymował ich. Co mi na dobre wyszło, dlatego że później pracowałem przez jakiś czas jako tak zwany pomocnik korespondenta, czyli de facto korespondent Baltimore Sun w Polsce. Później jako, wraz z żoną, jako tajna ekipa ABC News amerykańskiej w podziemnej Polsce, po czym zostały mi jeszcze do dzisiaj filmy z różnych takich rzeczy jak Radio Solidarność, a tajne drukarnie i tak dalej, i tak dalej. A później mnie wyrzucono z kraju w 1987 roku, czyli bardzo późno. Ale dzięki temu zrobiłem doktorat w Wielkiej Brytanii. Znaczy tam napisałem, bo obroniłem już w Warszawie, bo już się w międzyczasie zawalił komunizm. A tam pracowałem w BBC, a później jako korespondent telewizji polskiej, Polskiego Radia kolejno w Londynie. Aż wreszcie zająłem się właśnie czymś takim jak wojna informacyjna, no i to dzięki temu jestem tu u Państwa. Tytuł, nie wiem kto ułożył, wybrał tytuł dzisiejszego referatu, ale zadał mi zadanie jak na książkę, a nie na wystąpienie na koło godziny. No ale będę się starał zrobić co umiem. Wojna czwartej generacji, islamizacja, a wojna informacyjna. Same bardzo mocne słowa i aktualne, i interesujące. Wojna czwartej generacji, islamizacja, codzienny dzisiaj problem. Wojna informacyjna, również problem codzienny. Ale te trzy problemy razem, to mówię, to jest książka. No ale będę robił co można. Skrótowo, więc proszę mi wybaczyć w razie czego jakiekolwiek później niedopowiedzenia za rzeczy, które są niezrozumiałe, to będę starał się w dyskusji jakoś klarować. Od niepamiętnych czasów cel wojny sprowadza się do dwóch rozwiązań. Tylko dwa rozwiązania. Wojny nie mają innego niż dwa rozwiązania. Albo jest długotrwałe opanowanie terenu i podporządkowanie sobie tubylczej ludności, albo jest krótkotrwałe zajęcie terenu, złupienie go i uprowadzenie ludności w niewolę. Kiedyś to był Jasyr, dzisiaj to jest na ogół emigracja. W wojnach pierwszej generacji gdzieś na dogodnych błoniach potykały się uszykowane w czworoboki linie i kolumny, skoncentrowane pułki konnicy i piechoty, by własnoręcznie, fizycznie wyeliminować wroga. Była to konfrontacja wielkich mas ludzkich, wystawionych przez królestwa lub jedno lub wielonarodowe państwa. Tak było pod Grunwaldem i jeszcze na początku I wojny światowej. Drugą generację wojen charakteryzowała zmasowana siła ognia, ostrzał artyleryjski z dział o gwintowanych lufach i karabiny maszynowe przy ograniczonej możliwości atakowania tyłów przeciwnika za pomocą dział i moździerzy dalekiego zasięgu, sterowców i raczkującego lotnictwa bombowego. Tak było podczas I wojny światowej, kiedy maksymalny zasięg dział to było około 30 km. Natomiast no, samoloty, sterowce owszem już bombardowały i samoloty już bombardowały nawet Londyn niemieckie, ale no, to było takie no, tak powiem, naprawdę raczkujące początki. Osią wojen trzeciej generacji była zdolność manewrowa
oraz uzbrojenie umożliwiające precyzyjne atakowanie wybranych celów poza linią frontu, czyli po raz pierwszy w wojnach trzeciej generacji ludność cywilna na tyłach była przedmiotem ataków. A tak to spokojnie sobie żyła, a tam gdzieś się bili i albo później przychodziła wiadomość, że ktoś wygrał, a ktoś przegrał. Ale ci na tyłach mieli spokój i ciszę. Doktryna zalecała, żeby zamiast ataku frontalnego i przełamywania linii obronnych omijać silnie bronione punkty i otaczać zgrupowania sił wroga. Tak było podczas II wojny światowej, słynne niemieckie kotły na terenach Związku Sowieckiego. Ideałem był Blitzkrieg, czyli wojna błyskawiczna. Ideał ten osiągnięto jednak dopiero w czasie pierwszej wojny nad Zatoką Perską, czyli wojny o oswobodzenie Kuwejtu zajętego przez Irak. Wtedy ten Blitzkrieg doprowadzono do szczytu, że tak powiem, wydajności i skuteczności. I na tym na dobrą sprawę się Blitzkrieg skończył w tej jednej wojnie. Już dalej nie był, przestał być potrzebny, zestarzał się błyskawicznie. Bowiem od strony czysto militarnej rosnąca coraz bardziej siła uzbrojenia, czyli broń jądrowa i precyzja środków rażenia, czyli samo naprowadzanie się pocisków na cel, sprawiły, że wojny przestały być opłacalne. Zwycięzca współczesnej wojny konwencjonalnej opanuje wprawdzie terytorium przeciwnika, jego ośrodki przemysłowe i surowce, ale w najlepszym razie dostanie w nagrodę ruiny oraz chmary uchodźców. Zwycięzcy w wojnie nuklearnej jako łup przypadnie radioaktywna pustynia, na którą wejść będzie można dopiero po wielu dziesięcioleciach, jeśli nie po setkach lat. Według szacunków z lat 1980 sporządzonych w Stanach Zjednoczonych, straty w zabitych i rannych po ataku ładunkami jądrowymi mocy jednej megatony w minimalistycznej wersji wyniosłyby przy atakach na śródmieścia 100 wielkich miast amerykańskich około 46 milionów ofiar. Przy atakach na 101 obiektów militarno-przemysłowych, ale nie na miasta, tylko na obiekty militarno-przemysłowe, 34 miliony ofiar. Przy atakach na 99, czyli wszystko są porównywalne, 100, 101, 99, obiektów o kluczowym znaczeniu dla nuklearnego odwetu 13 milionów ofiar. I tak liczba ofiar idzie od kilkunastu milionów do prawie 50 milionów. Przy czym dane te nie uwzględniają strat wskutek pożarów i tak zwanej burzy ogniowej towarzyszącej zazwyczaj eksplozji ładunków jądrowych. Czyli realnie byłyby jeszcze wyższe. No to przy takim potencjalnym wymiarze liczby ofiar i trudnym do oszacowania rozmiarze strat materialnych, tradycyjne wojny przestały się po prostu kalkulować. Rozpoczęto więc poszukiwania rozwiązań umożliwiających podbicie przeciwnika przy maksymalnym zachowaniu jego siły żywej i minimalnych szkodach dla jego substancji materialnej, no bo coś przecież z tej wojny trzeba mieć, jakiś profit, a nie tylko ruiny. Jednym z nich była bomba neutronowa, pewnie Państwo pamiętają, czyli odmiana bomby wodorowej, termojądrowej, o stosunkowo niewielkiej sile wybuchu, lecz wyzwalającej dużą ilość promieniowania neutronowego, zabójczego dla organizmów żywych. Broń ta likwidowała siłę żywą przeciwnika, ale pozostawiała praktycznie nienaruszoną infrastrukturę materialną. Na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego stulecia była przedmiotem propagandowej wrzawy, dopóki nie wypróbował jej Związek Sowiecki. Potem wrzawa przycichła, bo już obie strony miały tą broń neutronową, a po zakończeniu zimnej wojny obie jej strony podobno wycofały bomby N, tak zwane, z uzbrojenia. Czy wycofały, na pewno nie wiadomo, ale mówiły, że wycofały. Zresztą to by było logiczne, no bo co komu po nawet infrastrukturze, skoro ludzi nie będzie do obsługi. Zmierzch wojen trzech pierwszych generacji brytyjskie służby wywiadowcze przepowiadały krótko po zakończeniu II wojny światowej. W prognozie sowieckich planów strategicznych datowanej 1 marca
1946 roku brytyjski wspólny komitet wywiadowczy oceniał, że dla utrzymania świeżo zagarniętych krajów Europy Środkowej oraz dla opanowania Turcji i Iranu Moskwa nie ucieknie się do otwartej wojny, ale wykorzysta w pełni propagandę, naciski dyplomatyczne oraz zagraniczne partie komunistyczne. Przewidywano również, że Kreml prowadzić będzie agresywną politykę z użyciem wszelkich środków, z wyjątkiem wojny. A dla osiągnięcia dominującej pozycji na świecie wykorzysta partie komunistyczne oraz, jak to określono, organizacje międzynarodowe. Świat wkraczał w nową wojnę, tylko tym razem miała to być zimna wojna, w której najistotniejszym orężem miały być informacje wywiadowcze, szantaż, propaganda oraz dywersja ideologiczna i polityczna. Doświadczenia zimnej wojny skłoniły teoretyków wojskowych do konkluzji, że mija era konfrontacji wielkich machin wojennych, a zaczyna się epoka konfliktów o tak zwanej niskiej intensywności oraz wojen pośredników, czyli za pośrednictwem kogoś, czyli walk partyzanckich i działań terrorystycznych. Konfliktem niejako przejściowym o charakterystyce zbliżonej do wojen czwartej generacji była palestyńska intifada, dysponujące zdecydowaną przewagą militarną, ztechnicyzowane izraelskie siły zbrojne zostały w niej pokonane przez zgraję nastolatków z kamieniami i procami. Intifada rozpoczęła się spontanicznie w grudniu 1987 roku i w ciągu kilku dni rozszerzyła się na całe terytoria okupowane. Po kilku tygodniach miała już kierownictwo na trzech niezależnych poziomach. Lokalnie protestem kierowały komitety sąsiedzkie. Adaptowały one do swoich warunków ogólne wytyczne Centralnego Ośrodka Koncepcyjnego, nie dowództwa, to był ośrodek koncepcyjny, które się nazywało Zjednoczone Narodowe Dowództwo Powstania. Wprawdzie w nazwie miało dowództwo, ale to był, nie dowodził, to był, mieli pomysły, natomiast nie dowodzili. Oddziaływanie na zewnątrz i do wewnątrz społeczności palestyńskiej zapewniali naukowcy, dziennikarze i politycy jako środowisko, ale również nie jako organizacje. Wymienione tu trzy w gruncie rzeczy środowiska istniały przed intifadą, ale działały oddzielnie. Protest połączył ich wysiłki. Komitety sąsiedzkie zaopatrywały manifestujących na ulicach wodę, żywność i organizowały pomoc medyczną dla rannych. Zjednoczone dowództwo luźno koordynowało działalność komitetów, natomiast środowisko intelektualistów skoncentrowało się na oddziaływaniu na światową opinię publiczną, przede wszystkim amerykańską i izraelską. W sumie wypracowano strategię ograniczonej przemocy, między innymi obowiązywał zakaz używania materiałów wybuchowych i broni palnej. Miały to być kamienie i proce. Oraz maksymalne wykorzystanie środków masowego przekazu, przede wszystkim telewizji. Podział terenu konfliktu również na strefę niebezpieczną dla przeciwnika, to znaczy tereny okupowane, gdzie starano się wpoić w Izraelczyków, że to jest teren niebezpieczny i tu jest dla was groźnie. Oraz strefę względnego spokoju, terytorium Izraela. Tam proce nasze nie sięgają. Odrzucenie przemocy i eksploatacja mediów sprawiły, że w ciągu kilku miesięcy Izrael, który cieszył się dotychczas powszechną sympatią jako mały naród zagrożony przez otaczających go potężnych liczebnie wrogów, zaczął być postrzegany jako brutalny okupant stosujący powszechnie terror wobec dzieci. Co zresztą było zgodne z prawdą, ale tego nigdy nikt wcześniej nie pokazywał. Natomiast koncepcja dwóch stref przekonała wielu Izraelczyków, że korzystniej jest wycofać się z nowych osiedli i żyć na terenach, gdzie panuje spokój. Trudno nawet teraz mówić o finalnych rezultatach intifady, która z przerwami i zmienną siłą trwa nadal, ale jak się wydaje, Palestyńczycy osiągnęli dzięki niej więcej
niż w prowadzonych wcześniej tradycyjnych działaniach zbrojnych lub akcjach terrorystycznych. Intifada okazała się skuteczniejsza. Kształt wojen czwartej generacji jest nadal nie do końca zdefiniowany. 10 lat temu, kiedy miałem pierwszy wykład na temat właśnie wojny czwartej generacji, mówiłem na wykładzie w Kielcach, że jest to mgławicowy ten obraz, a w tej chwili mówię tylko, że nie do końca zdefiniowany, bo już wiele rzeczy przez ten czas zostało jakoś określonych i zdefiniowanych. W dyskusjach dominuje pogląd, że jest to bardziej starcie idei i informacji niż ztechnicyzowanych środków rażenia. Że wojna hybrydowa jest czymś pośrednim między wojną energetyczną, to jest ta, o której dzisiaj się mówi, wojna hybrydowa, taki termin bardzo popularny, i to jest skrzyżowanie między wojną energetyczną, w której walczy się uzbrojeniem charakterystycznym dla danej epoki, czyli jak kali komuś zgruchotać głowę maczugą i zabrać jego krowy, to jest to wojna energetyczna. A wojna informacyjna jest wtedy, kiedy kali kogoś przekonać, żeby on mu z dobrej woli oddał te krowy. To jest wtedy wojna informacyjna, no bo on nie używa żadnej energii, no nie wymachuje maczugą, nie rozwala nikomu głowy. W wojnie informacyjnej obezwładnia się przeciwnika własną agenturą oraz wypaczoną lub spreparowaną informacją, czyli krótko mówiąc kłamstwem. Przy pomocy kłamstwa i agentury, głównie agentury wpływu, po prostu ogłupia się przeciwnika i obezwładnia, żeby sam oddał swoje krowy. No. Ponieważ w konfrontacjach takich obecne są elementy obu rodzajów wojen, w takich wojnach hybrydowych, w tych dzisiejszych wojnach czwartej generacji, to dlatego zrodziła się nazwa wojna hybrydowa, czy to jest pół informacyjna, pół energetyczna. Według barwnej i trafnej definicji wojna hybrydowa to koktajl konwencjonalnych środków wojskowych, elementów rebelii, terroryzmu, walk partyzanckich, przestępczości zorganizowanej, cyberwojny i zaawansowanych technologii militarnych. W takim rodzaju wojny mogą być również obecne rozwiązania pogwałcające międzynarodowe prawa wojenne. Wszelkie. Mogą w nich uczestniczyć pozapaństwowe podmioty i organizacje, ale wspierane przez państwa mające podejrzane cele. Wszystkie te składniki mogą być zmieszane razem z nieokreśloną liczbą innych czynników mających wpływ na rezultat końcowy. Ilość każdego czynnika w tym koktajlu może zmieniać się znacząco w trakcie wojny w zależności od jej fazy oraz doraźnej skuteczności danego czynnika. To jest taka długa definicja. W establishmencie waszyngtońskim są też w obiegu inne barwne terminy, że wojna hybrydowa to wykorzystywanie wszelkich narzędzi, jakie są w skrzynce narzędziowej. Raz to będzie młotek, a raz to będą, powiedzmy, lancet delikatny. A drugie określenie, że jest to cwana wojna. Polski analityk obserwujący konflikt na Ukrainie uważa, że jest on wręcz modelowym przykładem wojny hybrydowej. Wojna informacyjna stanowiła element inicjujący, który został poszerzony o elementy wojny energetycznej, tworząc operację zintegrowaną, gdzie oba elementy, informacyjny i energetyczny, są wobec siebie komplementarne. Uzupełniają się i zarazem wspierają się wzajemnie. W konflikcie rosyjsko-ukraińskim wykorzystano praktycznie wszystkie zasoby wojny hybrydowej, a są to separatystyczne mniejszości narodowe i grupy etniczne, agenturę wywiadowczą i agenturę wpływu, grupy mafijne, nad którymi przejęto kontrolę albo organizacyjną, albo finansową. Polityczne ugrupowania opozycyjne gotowe współpracować z wrogiem państwa. W naszym polskim wykonaniu to by była targowica. Podmioty gospodarcze, które z uwagi na właściciela i jego poglądy lub uwikłania mogą być wykorzystywane w celach logistycznych lub finansowych.
siły specjalne przeznaczone do działań dywersyjno-sabotażowych poza linią frontu, czyli tak zwane zielone ludziki, z pogwałceniem zasad międzynarodowych prowadzenia konfliktu, bo bez odznak, kto to jest, z jakiego państwa, na tym bez odznak na mundurach. Skoro wojna informacyjna może być elementem wojny hybrydowej, a liczba możliwych scenariuszy w wojnie informacyjnej w zasadzie zależy od wyobraźni infoagresora, to nasuwa się aktualne pytanie, czy islamizacja może stać się orężem w wojnie hybrydowej. Teoretycznie jak najbardziej tak, ponieważ opiera się na szerzeniu informacji. Islamizacja to jest szerzenie informacji. I wierzę w tę informację, bo ktoś wierzy w tą informację. Zwłaszcza tak groźna obecnie radykalna wersja islamu, która szerzona jest przez fundamentalistów. Wielu z nauczających w meczetach imamów, mieszkając całe lata w Europie Zachodniej, rozczarowało się do naszej kultury i cywilizacji. Nie wnikając, co jest przyczyną i dlaczego tak się dzieje, sięgają oni do najprostszych rozwiązań, idąc niejako na skróty. Stąd ich apele o powrót do korzeni islamu i nawoływania do dżihadu, czyli świętej wojny z krzyżowcami. Współczesny fundamentalizm muzułmański opiera się na katalogu założeń i są oto nawrót do idei kalifatu, czyli systemu rządów na ziemiach rządzonych przez muzułmanów w VII wieku. Odwoływanie się do szariatu, czyli prawa koranicznego. Wierzę, że tylko muzułmanie mają dostęp do prawdy objawionej. Integracja, a nawet kontakty z niewiernymi są wyrazem słabości i dopuszczalne są jedynie jako doraźna taktyka. Sankcjonowanie świętej wojny, dżihadu z niewiernymi, głównie z cywilizacji chrześcijańskiej. Uznawaniu cywilizacji chrześcijańskiej za głównego przeciwnika. Przekonaniu, że tylko szkoły koraniczne i samoorganizowanie się zapewnia postęp społeczny i ekonomiczny. Dominacji grupy i jej interesów nad jednostką. To są wszystko założenia fundamentalizmu muzułmańskiego. Uznaniu patriarchalnej rodziny za najlepszą formę życia rodzinnego. Uznaniu kobiety za osobę mniej doskonałą niż mężczyzna i jemu podległej. Uznaniu, że tylko wspólnota wiernych jest władna sprawować władzę i określać obowiązujące prawa. Rządzący mają obowiązek konsultować swe decyzje polityczne z przedstawicielami wiernych, głównie chodzi o imamów. Ostatecznym celem wiernych jest utworzenie globalnego państwa muzułmańskiego. Czyli to jest agresywna ideologia. Katalog ten można skrócić do stwierdzenia, że celem dżihadystów jest budowa kalifatu islamskiego opartego na ortodoksyjnym islamie bez prawa egzystencji w nim wyznawców innych religii. Albo jesteś wierny, albo jesteś niewierny. Nie, możesz być niewiernym. I wtedy możesz być martwym, ale masz wybór. Możesz być wcześniej wiernym i przejść na islam. Młodzi ludzie radykalizowani są drogą prania mózgów w ośrodkach kształceniowych przy meczetach, aż do stopnia skrajnie sfanatyzowanego dżihadysty, gotowego złożyć ofiarę z własnego życia dla zabicia maksymalnej liczby niewiernych. Proszę zwrócić uwagę zwłaszcza na filmiki z Paryża i z Brukseli. W obu przypadkach tym, którzy się wysadzili później, czy tamten uruchomili pas szahida, to w obu przypadkach zawsze towarzyszy ktoś, kto zostaje. On ich odprowadza. On ich do końca pilnuje, żeby nie mieli, nie otrzeźwieli, no nazwijmy to w ten sposób. Przy czym pilnie interesu, że tak powiem, samobójczego ich samobójczego celu. Przy czym brutalność, barbarzyństwo i krwawy dramatyzm likwidacji niewiernych powinny mieć charakter edukacyjny, skłaniający niewiernych do przyjęcia jedynie prawdziwej wiary w Allaha. Tak więc zarówno proces radykalizacji przyszłych herosów świętej wojny,
jak i terrorystyczny charakter ich działań mają informacyjny wymiar. Niosą wyraźny przekaz, który ma oddziaływać na świadomość. Jasno wskazany wróg, nierówności społeczne, spowodowane dyskryminacją niewiernych oraz terroryzm jako środek walki i osiągnięcia celu sprawiają, że islam, zwłaszcza w wersji radykalnej, ma wiele wspólnych cech z komunizmem. Może to wydać się zaskakujące, a jednak tak jest. Ma wyjątkową dynamikę misyjną, która pozwala na szybkie zyskiwanie zwolenników, konwertytów, czyli tych nawróconych na islam, co sprawia, że przekształca się w swoisty ruch polityczny. Adresuje swą naukę do wszystkich bez dyskryminowania nacji lub klas społecznych, co stanowi siłę przyciągającą różnego rodzaju pokrzywdzonych, niezdecydowanych i oburzonych. Przejmuje rolę rzecznika zaniedbanych duchowo i materialnie biedaków, którym oferuje miłosierdzie i sympatię tak potrzebną w obliczu bezlitosnego świata rządzącego przez chrześcijan, a przynajmniej przez niewiernych. Charakteryzuje się niskim poziomem kryteriów akceptacji kandydatów. Nie trzeba, zanim się ktoś, że tak powiem, ochrzci na islam, nie musi znać nawet dekalogu, prawda? Nie mówiąc już o Koranie. Wystarczy dobra wola. Każdy nawrócony od razu staje się bojownikiem, częścią walczącej wspólnoty, co niektórym daje poczucie odgrywania ważnej roli w życiu. Jako ruch religijny jest na tyle atrakcyjny, że oferuje klarowny obraz świata, oparty na ostrym podziale społeczeństwa na wiernych i niewiernych oraz ma wyraźną misję globalnego zwycięstwa, tak jak komunizm, i ustanowienia światowego kalifatu, rządów klasy robotniczej, który miałby zagwarantować wyznawcom islamu globalną ojczyznę. Wskazuje postać wroga nie tyle klasowego, co religijnego. Klasyczna walka klasowa znana z komunizmu została w islamie tym radykalnym zastąpiona świętą wojną, która jest tak jak komunizm, nieuchronna, długa, pełna ofiar, ale zakończona zwycięstwem strony tej dobrej, naszej strony. Można przyjąć, że mamy do czynienia z inwazją Europy przez wyznawców islamu, gdyż 1,5 miliona migrantów przybyłych w ubiegłym roku na to wskazuje. To jest inwazja Europy. Ludzie ci zostali metodami informacyjnymi skłonieni do ryzykownej i kosztownej podróży. Proszę Państwa, ta inwazja jest niesłychanie tania. Oni sami płacą. Oni sami płacą. Tutaj nikt nie robi nakładów. Przerzucenie 1,5 miliona żołnierzy armii 1,5-milionowej koszt niebywały, a tu nic. No może trochę nam na początek na jakieś ulotki czy coś takiego. Policje i służby specjalne wielu krajów europejskich potwierdziły, i nie tylko, że wraz z tymi uchodźcami tak zwanymi przesiąknęli do Europy dżihadyści przeszkoleni w państwie islamskim. Zamachy w Paryżu i Brukseli wskazują, że dżihadyści poważnie traktują zadanie likwidacji maksymalnej liczby niewiernych, atakując nie obiekty wojskowe, najważniejszych polityków, przywódców religijnych, ale skupiska ludzkie. Ludzi zupełnie nieznanych, nieważnych, szeregowych, którzy pędzą do swoich mrówki, nazwijmy to mrówki ludzkie, atakują mrówki ludzkie. Gdzie można się, ale w tych skupiskach można się spodziewać, że liczba ofiar będzie nieproporcjonalnie duża w stosunku do strat własnych. 4 się wysadziło, 130 zginęło. Tak? To są takie proporcje. Nie ulega wątpliwości, że bardzo wielu młodych, a pozbawionych jakiegokolwiek wykształcenia mężczyzn, którzy dotarli w ostatnich miesiącach do Europy Zachodniej, będzie niebawem, o ile już nie teraz, głęboko sfrustrowanych, gdyż miraż dobrobytu i dobrostanu, który im podano przed startem w tą migrację, okaże się głęboko fałszywy. Przecież oni nic nie umieją. Wobec tego nie sposób ich zatrudnić. Przez jakiś czas będą dostawali zasiłki, ale zasiłki też demoralizują przecież ludzi.
Ludzie ci staną się więc znakomitym materiałem dla radykalizacji, czemu rządzący Europy Zachodniej i jej establishment nie będzie się zbytnio przeciwstawiał z uwagi na ideologiczną bliskość poglądów. Przez Unia Europejska jest przez postkomunistów rządzona. To są posttrockiści, postkomuniści, lewactwo wszelkiej maści. No więc bliskość poglądów, jak ponieważ islam jest ten radykalny, islam jest bliski komunizmowi, o czym przed chwilą mówiłem, bo ma mnóstwo wspólnych elementów takich samych, no to teraz ta ideologia będzie zazębiała się, będzie bliska. No to jak walczyć z czymś, co jest nam bliskie, tak ideologicznie? Tak, Niemcy nie skapitulowały w maju 1945 roku. Może to się wydać Państwu dziwne. Niemcy nie skapitulowały. Trzecia Rzesza nie skapitulowała. Skapitulował Wehrmacht, Kriegsmarine, Luftwaffe, siły zbrojne. Nie skapitulowało państwo. Zresztą jest to potwierdzone przez wyrok Trybunału Konstytucyjnego niemieckiego. Niemcy nie mają konstytucji, ale mają Trybunał Konstytucyjny. Niemcy mają Grundgesetz, czyli ustawę zasadniczą. Ale ostatni artykuł ustawy zasadniczej głosi, że w momencie, kiedy zostanie, nie chcę w tej chwili przekłamać, bo dokładnie cytatu nie powiem, ale zostaną scalone ziemie i naród, to wówczas naród wybierze konstytucję. Czyli Grundgesetz z mocy ostatniego artykułu nie jest konstytucją. Jest ustawą zasadniczą, pełniącą obowiązki konstytucji. O, w ten sposób, to jest najprawdopodobniejsze, najlepsze określenie. I dlaczego skapitulował tylko te trzy siły zbrojne? Dlatego, bo taki dokument kapitulacyjny otrzymali w Reims, w kwaterze głównej Eisenhowera 7 maja, o 2 tam 41 bodajże w nocy podpisali od Amerykanów, przedstawiciele sił zbrojnych Niemiec, III Rzeszy. A dlaczego dostali ten dokument? Był wcześniej opracowany dokument i zatwierdzony przez Wielką Czwórkę, czyli Francuzów, Brytyjczyków, Anglików, Francuzów, Amerykanów i Rosjan, był dokument kapitulacji. Ten dokument kapitulacji w momencie, który był szeroki, bardzo duży i o gospodarczych sprawach mówił i o edukacyjnych, bo bardzo wiele, rzeczywiście to była kapitulacja państwa i przewidywał kapitulację wojsk i kapitulację państw. Bo w I wojnie światowej kapitulowali tylko politycy, kapitulowało państwo, cesarstwo skapitulowało. Natomiast nie skapitulowało siły zbrojne. W związku z czym Hitler później używał argumentu o ciosie w plecy. Dzielnym żołnierzom na froncie zachodnim politycy, żydo, że tak powiem, politycy zadali cios w plecy. I to był jego koronny argument. W związku z czym, żeby tego nie było w II wojnie światowej, to wówczas opracowano ten obszerny dokument kapitulacyjny, który miały podpisać dwie strony. I państwo, i siły zbrojne. Ale w momencie, kiedy ten już został zatwierdzony, ten dokument, to się okazało, że się III Rzesza rozsypuje tak szybko, że być może nie będzie nagle wystarczająco uprawnionych osób, żeby cokolwiek mogły podpisać. I podjęto próby, mówimy w tej chwili czasowo, o przełom marca i kwietnia 1945 roku, czyli dosłownie to jest kwestia tygodni. I usiłowano przerobić ten dokument i w każdym razie dokument ten obszerny nie trafił i nie było tego dokumentu, pewnie był w Londynie, ale nie było tego dokumentu w kwaterze głównej Eisenhowera we Francji, w Reims. W związku z czym w archiwum, w biurze, był dokument wcześniejszy napisany przez podsekretarza w ministerstwie, amerykańskim ministerstwie wojny, dosłownie tak jak gdyby nakreślony na kolanie. Znaczy nie tyle, to był taki brudnopis, taki schemat. I to było.
W związku z czym oparto się na tym, na notatce, nazwijmy to w ten sposób, na tym brudnopiśmie. Na kolanie naskrobano półtorej stronniczki, bo to jak Państwo wejdą do internetu, to polecam, ale to w anglojęzycznej Wikipedii i są faksymile tego, są zdjęcia tego dokumentu kapitulacyjnego, no to to jest mniej więcej na tyle na stronie maszynopisu z szerokimi marginesami półtorej stronniczki. Przy czym to może nawet stroniczka i tyle, a dalej to już są podpisy. Czyli bardzo krótki i ostatni punkt odsyła do formalnej kapitulacji takiej poważnej. Tyle tylko, że Stalin się w ogóle spienił, kazał to, że w ogóle trzeba to podpisać drugi raz. Dobę później podpisano w Berlinie, ale ten sam, bo Stalin chciał identyczny, no to zrobiono identyczny i identyczny tekst podpisano po raz drugi. Ale też siły zbrojne, a nie państwo. Państwo nie, na razie jeszcze nie kapituluje, znowu jest to odesłanie do tej poważnej kapitulacji, nazwijmy aktu poważnego kapitulacji. Tyle tylko, że ani jednego, ani drugiego, ani w wyniku tej pierwszej, ani drugiej, tej dużej kapitulacji nigdy nie podpisano i nigdy nie dano Niemcom do podpisu. Jak pan słuchał, oglądał ten mój wykład, to później są zastrzeżenia ludzi, że przecież Hitler przekazał przed samobójczą śmiercią Dönitzowi uprawnienia swoje prezydenta głównodowodzącego armii, jakieś tam trzecie, już nie pamiętam. Nie mógł przekazać, głównodowodzącego mógł przekazać uprawnienia Dönitzowi. Uprawnień prezydenta nie mógł. W 1945 roku obowiązywała nadal konstytucja weimarska. Zgodnie z konstytucją weimarską prezydenta wybierano w bezpośrednich wyborach. Koniec dyskusji. Prezydent pochodził z wyboru, wobec czego Hitler nie miał uprawnień do przekazania władzy prezydenta komukolwiek. Z czego wynika jedno, że Rzesza nie skapitulowała i bodajże 17 sierpnia 1956 roku potwierdził to Trybunał Konstytucyjny niemiecki, stwierdzając, że Rzesza po chyba nie po upadku, w każdym razie nie uległa likwidacji. Po załamaniu się. Rzesza po załamaniu, owszem, załamała się, ale nie uległa likwidacji. I jest to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. W związku z czym potwierdza to, że nie kapitulowała Rzesza, bo nie uległa likwidacji. Że owszem, załamała się, ale nie uległa likwidacji. Czyli Rzesza trwa nadal. Więc to jest odpowiedź na pańskie pytanie, o co chodzi z tym 20. Więc, ale ponieważ alianci się zorientowali, jakiego kiksa zrobili tego 7 maja w Reims, a podejrzewam, że zrobili dlatego, że jak przyszli ci generałowie niemieccy, wojskowi niemieccy, że chcą kapitulować, to ja nie widzę dowodzącego, głównodowodzącego, w tym wypadku Eisenhowera, który był wojskowym, ale jednocześnie politykiem, który zdawał sobie sprawę, że jeżeli oni opóźnią o dobę, nawet koniec wojny, dlatego że będą tu jeszcze żądali rządu, ściągali z tego Londynu ten tekst tej dużej konstytucji, czy cokolwiek bądź, to przecież ludzie ich rozszarpią, bo określona ilość żołnierzy zginie przez ten jeden czy dwa dni dłuższe wojny. No to oni dla mediów, mając media wokół siebie, dziennikarzy, korespondentów, do tego dopuścić nie mogą. Więc muszą przyjąć tą kapitulację jak najszybciej, żeby ogłosić koniec wojny. Z drugiej strony, wtedy nie można powiedzieć, że oni mieli parcie na szkło, dlatego bo telewizji nie było na miejscu,
ale mieli na pewno parcie, że tak powiem, na media, żeby zaistnieć. No a potem co? Taka wiadomość, Niemcy skapitulowały i myśmy przyjęli. No to przecież jasne, że przyjmujemy, tak? A dopiero potem przyszło zastanowienie, dlatego że ci eksperci, bo to byli eksperci od spraw dyplomacji międzynarodowych, prawnicy i tak dalej, co przygotowali ten duży dokument, no to potem podobno zawyli i jęknęli w ogóle z rozpaczy, że co się stało. No oni sobie zdawali sprawę, jakie są konsekwencje tego, że to tylko wojsko kapituluje, a nie państwo. W związku z czym taka lojalka, bo ten Kanzlerakt to istnieje, to nie ulega kwestii, bo wprawdzie kancelaria kanclerska twierdzi, że nie, ale tam było takie bardzo... Pytania były zadane tak, że można było się wykręcić od tego. Oni się wykręcili, natomiast architekt polityki wschodniej, Egon Bahr, architekt polityki wschodniej Bundesrepublik, w swoich wspomnieniach politycznych, w takim cyklu artykułów, wspomina i opisuje moment, kiedy przyszedł do Branta i Brandt był strasznie wzburzony. On się pytał, o co chodzi, co się stało, a oni byli zaprzyjaźnieni. I Brandt mówi, że mu dano do podpisu taki dokument, który jest wierno poddańczy. I że to są, on ich zna, mówi, to są trzej ambasadorowie, tylko oni tutaj mają tytuł komisarzy. Generalnych komisarzy, a nie ambasadorów. No i co? No nie chciałem tego podpisać, ale mi ten urzędnik, który mi to przyniósł, powiedział, że wszyscy podpisali dotychczas, no to i ja podpisałem. I Brandt nigdy już więcej do tego nie wrócił. Egon Bahr przynajmniej tak wspomniał, że na tym się skończyło. W każdym razie także, a to wyznanie Egona Bahra było już chyba 2 lata po tym tej deklaracji kancelarii Merkelowej. Także jest ten kanclera, to nie jeden, to zresztą jest cała seria różnych dokumentów, do których Adenauera podpis zmuszono w pewnym sensie, czy skłoniono perswazją do podpisania, a on to podpisał. To było na takie dokumenty, które są na marginesie rokowań paryskich były. I tych dokumentów nie opublikowano, są utajnione. I te dokumenty określają między innymi to, że cała komunikacja w Niemczech, telekomunikacja, korespondencja pocztowa, dalekopisowa, e-mailowa, reszta, wszystko jest pod kontrolą trzech wielkich mocarstw, może być w każdej chwili przeglądana, żadnego do tego nie potrzeba dodatkowych rozporządzeń, wyroków sądowych i tak dalej, postanowień sądowych, nie. Oni mają do tego uprawnienia jako mocarstwo okupacyjne. Edukacja i wyższe uczelnie są chyba edukacja, ale licealna, już nie jestem pewien, też. I jeszcze parę takich sfer, które wchodziły w zakres tak zwanej denazyfikacji po wojnie. Bo te wszystkie elementy i te porozumienia Adenauer nie podpisał, bo się bał, że jak wróci do Bonn, to go rozszarpie. Ale w drodze wymiany listów dyplomatycznych i not dyplomatycznych później to zatwierdzono. Niemcy to zatwierdziły, one obowiązują. Ja teraz nie pamiętam, bo niektóre obowiązują do 30 roku, niektóre do 2030, niektóre do 2050, a najdłużej ta lojalka, do 2099. 100 lat po prostu, od 49 roku do... 150 lat. W każdym razie długo. I Canaris mówił, że pani Szymańskiej, czyli swojemu łącznikowi z szefem wywiadu brytyjskiego, powiedział, że bo ja się spytała, bo ona tu z Poznania, dama z Poznania, tu w Poznaniu jej powiedział, w byłym konsulacie niemieckim, powiedział jej w 1939 roku, jak się spytała, dlaczego pan mi pomaga, dlatego, bo ludzkość przez 1000 lat nie zapomni tego, co zrobił Hitler, tylko, że on już wiedział, co robi Einsatzkommando na terenach polskich, a Szymańska jeszcze nie wiedziała. Więc ona
Ona zresztą nie wiedziała, kto to jest kanaris, poza tym, że to jest... Wówczas nie wiedziała, kto to jest, jaką ma funkcję kanaris, poza tym, że jest admirałem, jest niesłychanie sympatyczny i bardzo miło mu się z nim, z nim rozmawia. Panie doktorze, żeby zakończyć, bo ja w tej intencji to zadawałam pytanie, żeby się dowiedzieć, czy w związku z tymi lojalkami pani Merkel nie musi wykonać również rozkazu gdzieś tam tej finansjery, że tych... Proszę pana, to jest, to nie tak. Ona nie musi wykonywać rozkazów, ona pewnych rzeczy zrobić nie może. To nie jest w ten sposób, że wiecie, rozumiecie Merkel, zrobicie to i tamto. To być może, bo ja jestem całe życie ciekaw, jak na razie jestem, cały czas jestem ciekaw, kiedy młody, ambitny major KGB z rezydentury w Dreźnie zwerbował młodą, ambitną działaczkę FDJ. Więc tego jestem ciekaw, natomiast, bo oficer prowadzący może nakazać, natomiast w tym wypadku raczej zabronić. No ale ona popełnia samobójstwo. A kto panu to powiedział? No widzę. Nie, proszę pana, to jest punkt siedzenia, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Pan jest tutaj w Polsce i myśli, że to jest samobójstwo. A jeżeli to jest, proszę pana, z jej punktu widzenia bardzo rozsądne wymieszanie i likwidacja zachodnioeuropejskich państw narodowych. Nie, nie cywilizacji, proszę pana. Państw narodowych. Po co? A teraz pytanie po co? Albowiem umówiono się na duumvirat i o tym mówiono i zaczęto mówić otwarcie jesienią ubiegłego roku. Duumvirat niemiecko-rosyjski do rządów od Władywostoku po Lizbonę. No to państwa narodowe, to my się nie zgadzamy i tu od razu, że tak powiem, zaczynamy wierzgać na takie słowa. Natomiast na Zachodzie też zaczynają wierzgać. A jak tam będzie kompost ludzki multikulti, to nie będą wierzgać. A co ich to obchodzi? Kto nimi rządzi, tak? A czy tu jest duumvirat, nie duumvirat, czy Moskwa z Berlinem rządzi? To ich to nie obchodzi. My mamy mieć państwo kalifatu. I oni będą działali dla kalifatu. A to, że w wojnie informacyjnej ostatni etap, najwyższy, to jest demontaż struktur państwa. A co mamy? Burmistrza Londynu i muzułmanina. A od wczoraj mamy przewodniczącą parlamentu Landu Badenia-Wittenbergia muzułmankę. Chyba to jest Badenia-Wittenbergia. Nie chciałbym się pomylić, ale chyba to o ten land chodzi. Z zielonych partii w każdym razie. Może mikrofon trochę podam dalej, ale patrzę na pana książkę. Wojna informacyjna, wojna nowej generacji. Intryguje mnie taka rzecz, mianowicie służby dyplomatyczne zawsze odgrywają ogromną rolę w ramach tego, co nazywa się wojną informacyjną, z pewnością. Dzisiaj mamy do czynienia z przemianami w ramach polskich służb dyplomatycznych. Czy parę słów komentarza na ten temat mógłbym prosić? W ramach wojny informacyjnej, zadań służb dyplomatycznych. Proszę pana, zadania służby dyplomatycznej w wojnie informacyjnej są olbrzymie. Natomiast od razu powiem, polskie służby dyplomatyczne na dzień dzisiejszy, to jest fatalne słowo, polszczyzna tragiczna, ale na to odpowiadająca temu, o co chodzi. W dniu dzisiejszym polskie służby dyplomatyczne dokładnie nie są do tego przygotowane. Nie wiem, czy w ogóle mają chęć się tym zajmować, bo na ile ja znam polskie służby dyplomatyczne, to ich najbardziej interesuje zawsze cena spirytualiów w sklepiku ambasadzkim. Proszę, nie wiem, czy są nowe nominacje i jakie nowe nominacje. Ja od wczoraj rana piszę wasz rewerat. Więc jeżeli były wczoraj, to nic, to proszę mnie nie pytać. Środowisko Poznańskie, aktualna nominacja profesora Andrzeja Przyłębskiego na ambasadora w Berlinie. No to on jest akurat niemcoznawczą. Niemcoznawczą, w związku z czym to dobrze. No bo tutaj, proszę pana, a gdzie ma być ośrodek, że tak powiem, znajomości rozpracowywania Niemiec? No w Poznaniu. Proszę państwa, kolejne pytania, proszę rękę do góry. Może spróbuję ten mikrofon tak, moje pytanie.
Za śmierć, za życia pani Falaczy, ona była dziennikarką, tak, bo już nie żyje, pochodzenia żydowskiego. Ale ona Europę, przywódcy w Europie Zachodniej, ostrzegała przed islamem. I jaki mamy skutek? Proszę, to jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie. Panie doktorze, od kraju Magrebu, Algier, Tunis, Maroko, Libia, Egipt. Kto zniszczył tamte rządy i tamte narody? Żydzi amerykańscy za pieniądze, które posiadają. Wespół z Putinem, proszę pamiętać, wespół z Putinem i wespół z Mossadem. Dlaczego? Bo raz, że zabezpieczyli Izrael. Proszę pana, na pewno nie wespół z Mossadem. To już od razu panu powiem. Ale finansowo. Ale nie o to chodzi. Dobrze, Mossad jest służbą, która się skończyła. Nie, to ona jest tylko parawanem, żeby tak jak pan mówili ludzie, Mossad. Ale tam Mossad już się skończył jako służba. Tak samo jak KGB z tego samego powodu. Zostawało się oficerem i szło i się awansowało za koneksję. Za tatusia, za mamusię ustosunkowano, a nie za wiedzę i umiejętności operacyjne. W związku z czym tak się zawaliło KGB jako skuteczna służba i tak się zawalił Mossad jako skuteczna służba. Możemy mówić o Lakamie, o wielu innych służbach wojskowych, naukowych i innych, natomiast o Mossadzie już nie mówmy. Mossad jest tym tak zwanym siatką maskującą. Całą resztę, bo wszyscy ludzie mówią, o Mossad. A o reszcie cichutko. A najlepsza jest zawsze ta służba, o której się nie mówi. Dobrze, doktorze, jeszcze ponieważ te kraje zostały rozbrojone, był tego, to znaczy gospodarczo, był tego jakiś cel. Ten cel był najazd islamu na Europę. Nie. Ktoś ich spowodował do tego. Ktoś ich natknął. Nie. Co? Do Arabów. Do emigracji. Najazd na Europę, kto spowodował, nie jestem w stanie powiedzieć. Bo to nie jest takie proste. To jest jedna z najtrudniejszych odpowiedzi. Jednak, bo to bardzo prosto, tak powiedzieć, o czarne, białe, ten, tutaj, Żydzi, wszyscy. Nie, spokojnie. Tu jest za dużo różnych stron, ma różne interesy w tym, w tej całej operacji najazdu na inwazję Europy przez muzułmanów. Bo ma, od razu panu powiem, kalifatu sobie Żydzi nie wymyślili. Kalifat był w VII wieku, kiedy oni byli mali, naszej ery, kiedy oni byli mali i kiedy sobie tam żyli i jeszcze nie było Chazarów. Bo w tej chwili jest problem inny. I to, że tak powiem, wyznawcy judaizmu mają ten wielki problem. Wyznawcami judaizmu nie rządzą Żydzi. Tak, proszę pana, to rządzą Chazarowie. A Chazarowie to jest turkijskie plemię wyznania mojżeszowego. No koniec, no więc wobec tego nie Żydzi. To jest ich problem. Więc tutaj możemy mówić o różnych w ogóle sprawach, ale teraz kto poszczuł ich? Interesów jest bardzo wiele. I Rosja ma w tym interes, i Niemcy mają w tym interes. Ten jeden interes wymówiłem, na razie powiedziałem. To znaczy o tym interesie, że stworzyć kompost ludzki, multikulti, którym łatwo będzie rządzić, ja nie chcę mówić łajn. No więc, którym łatwo będzie rządzić, i wobec tego mając takich ludzi zamiast świadomych obywateli narodowych państw europejskich, to mając taką magmę na zachód od Odry, to łatwo będzie przejąć od Władywostoku po Lizbonę i mieć ten wielki, tą wizję, bo przecież ta, wie pan, jaki jest portret, co stoi na biurku Angeli Merkel? Tańca Katarzyny. Tak, portrecik Katarzyny Wielkiej. W związku z czym ona o tych rzeczach marzy. O rządach, żeby Niemcy mieli wpływ na, tak jak za Katarzyny, żeby Niemcy mieli wpływ, a to konkretnie Prusacy, przecież to jest Prusaczka,
żeby Prusacy mieli z powrotem wpływ na cały ten obszar Rosji, Azji. Taka wizja, proszę pana, no. Ta olbrzymia wizja, gigantyczna wizja. A wszystko, co muszą Niemcy zrobić, to wnieść, co ona musi, to wnieść w wianie Europę Zachodnią. To już przecież Brzeziński pisał o gabinecie Gromyki, że w gabinecie Gromyki wisi bardzo... Aha, bo to jest jeden... Że w gabinecie Gromyki wisi bardzo dziwna mapa. Ta mapa nie jest tak jak normalne mapy. W centralnym punkcie mapy jest Moskwa. I wobec czego rzeczą z punktu widzenia Moskwy, rzeczą absolutnie nielogiczną, jest taki mały cycek na zachodzie tego olbrzymiego lądu, tej olbrzymiej masy kontynentalnej, jest taki tylko mały cycek niepodwładany. Tak? Wówczas było od Łaby do Lizbony, do Atlantyku. No to kawałeczek, no tam ile? 1200 kilometrów, coś takiego. A oni? 7 stref czasowych, o ile pamiętam. Więc to jest ta różnica. Więc taka koncepcja, taka wielka wizja, no to coś trzeba zrobić z tymi narodowymi państwami, które nie poddadzą się. Więc najpierw była erozja chrześcijaństwa, erozja państw narodowych, postępująca. W tej chwili zrobiła się tam ideologiczno-religijna próżnia. Przecież w tej Europie Zachodniej nie ma nic. Oni mają wodę w mózgu, no, nazwijmy w ten sposób. Nic tam jest pusto. Tam nie ma niczego. Tam dla mnie było szokiem jakieś 20 lat temu, kiedy zatrzymałem się w belgijskim miasteczku, żeby w niedzielę, żeby z żoną, żeby jadąc, żeby zatankować rano paliwo. Zapytaliśmy się na stacji benzynowej, czy jest gdzieś tutaj kościół, żebyśmy mogli wpaść. Katolicka Belgia, żebyśmy mogli wpaść i na mszę. Kościół. Musa. A nie, to tam pewnie będzie, w tamtą stronę. No to żeśmy podjechali. Jest. Ludzie wchodzą do kościoła, więc i my wchodzimy. Piękny kościół, wylizany taki czyściuteńki. Za chwilę chór śpiewa. Przepiękny. I za chwilę jest coś, co my nie bardzo rozumiemy, o co chodzi. I zaczynamy się wahać. Czy my jesteśmy w katolickim kościele, bo tam są też w Flamandia, są Flamandowie, w związku z czym być może my jesteśmy nie w katolickim. Ale nie jest Matka Boska, czyli jesteśmy w katolickim. A tutaj niby jest msza, ale nie ma. I dopiero jak wychodzimy, to jeszcze patrzymy na tabliczkę. No, kościół katolicki. Podchodzi do nas pewna pani i mówi, państwo są obcymi. No mówimy tak. Komunia zresztą po drodze była. Tak, jesteśmy z Polski. A czy wy bywacie może w Częstochowie? Tak, no i jak nie co roku, to co drugi rok jedziemy z pielgrzymką. To pomódlcie się tam, żebyśmy mieli kapłana. Bo my mamy od lat, jest tylko jeden kapłan na 17 parafii. I raz w miesiącu jest msza normalna i wówczas jest przeistoczenie i są komunikanty mamy. A tak to nie mamy nawet komunikantów. I dopiero jak jest zapas, dopóki się nie skończą, to... I wtedy żeśmy zrozumieli, że my narzekamy na naszych księży, ale my mamy błogosławieństwo te, że mamy kapłanów w ogóle, a oni nie mają. W takiej Francji są przepiękne kościoły, ale na zewnątrz śmierdzą tak straszliwie, bo tam to jest głównie wieczorem, to jest jak wszyscy z knajpy wracają, to tam siusiu się robi, no, przed kościołem, bo jest ciemno, no. To na siusiać są wykusze z tego starego muru, tak jest w bok o podpory, no to tam się znakomicie robi. Więc to jest Europa Zachodnia, to się zmienia w tej chwili. Jak ja jeszcze 3-4 razy przez północną Francję w ciągu roku i to przez prowincję, to ja widzę, ile tam już odnowiono kapliczek. Ile tam krzyży jest odremontowanych i postawionych na nowo. Ktoś się tym zajmuje przecież. Więc jeżeli coś takiego, taki ruch się zaczyna robić,
no to to są odradzanie się narodowych państw, odradzanie się chrześcijaństwa. No to do rządów. To jest zaraza. No trzeba wprowadzić coś nowego, póki tam jest jeszcze pusto. No to wprowadza się ideologiczną nową rzecz, czyli islam. No i tak jak powiedziałem, zaczyna się dziać ostatnia faza. Już rozkład struktur państwa. Tutaj zaraz, bo to pan... Pan był pierwszy, sekundę, pan był pierwszy, może... Panie doktorze, mam kilka pytań. Pierwsze, czy pan został powołany do Rady Narodowego Rozwoju? Nie, do niczego. Prezydenta Duda? Proszę pana, ja druga nie sprawa. To od razu mówię, za mną prawa. Stoi 25 psów, nic druga poza... sprawa, minister Macierewicz zapowiadał, że w tej chwili się tworzy nowa Akademia Wojskowa. W zastępstwie, nie wiem, czy Akademii Sztabu Generalnego, czy jako, jakiejś innej nazwy. Akademii Obrony Narodowej. Akademii Obrony Narodowej. Teraz będzie coś nowego. No? Czy pan jako super specjalista, bo widać, że pan ma wiedzę przeogromną, dostał jakiekolwiek propozycje? Nie, Antek mi niczego nie proponował, chociaż nie. Jesteśmy po imieniu od 30 lat. Trzecia sprawa, czy pan śledził, pan śledzi zagraniczne źródła z pewnością dokładnie, nic się nie mówiło podczas wizyty prezydenta Dudy w Stanach Zjednoczonych o pewnym spotkaniu, lunchu, który odbył ze Zbigniewem Brzezińskim. Według mojego oglądu prawdopodobnie tam został Adam Glapiński namaszczony na następnego szefa Narodowego Banku Polskiego. Tak jak kiedyś Brzeziński do Polski tu przyjechał, rozmawiał z prezydentem Komorowskim, nie było ani jednego zdania na ten temat, o czym w ogóle rozmawiali, i na drugi dzień był Belka wybrany na szefa NBP. Nie, być może jest to zbieżność dat, proszę pana, siła sprawcza Brzezińskiego jest duża, ale wątpię, żeby tak wielka, a też się znamy od, żeby tutaj nie nakłamać, 84, 85. Ale prezydentów Stanów Zjednoczonych namaszcza, czyli siła nie jest taka niska. Nie, tak, proszę pana, nie tak bardzo, nie przeceniajmy, nie daje... Nie no tam daje, jeszcze są inni, Kissinger i tak dalej, on ma swój wpływ na ten... Każdy z nich ma swoją działkę i jeżeli oni wspólnie uznają, że kogoś by dobrze było mieć za prezydenta, to wtedy jest bardzo duża szansa, że ten człowiek prezydentem zostanie. Proszę pana, tam był jeszcze ważniejsza osoba, jeżeli pan w tej gronie ich wymienia, Kissingera i resztę. Tam była jeszcze ważniejsza osoba. Ja nie mam głowy do nazwiska, więc panu nie powiem. To był sekretarz redakcji i sekretarz Trilateral Commission. Czyli Komisji Trójstronnej. Komisji Trójstronnej i redaktor naczelny takiego bodaj, że to był albo miesięcznik, albo kwartalnik Trialog, czyli ich organu. I ten człowiek to był Francuz, który po angielsku mówił z tak koszmarnym akcentem, że jego, gdybym ja nie znał francuskiego, angielskiego, to za Boga nie znał. Ale to pan może dojść do tego, dlatego że... Nie, ja mogę dojść dlatego, w listopadzie, listopadzie 2005 roku był dodatek do naszego dziennika z wymienieniem kompletnych nazwisk nadrządu maszyńskiego światowego, tylko około 200 osób, z imienia, nazwiska i funkcji. Także tam na pewno ta osoba, o której pan mówi, jest... Proszę pana, on nigdzie nie był poza wpisaniem, bo właśnie, że jest redaktorem... Jeżeli był w Komisji Trójstronnej, to musiał tam być. Proszę pana, to, że był w Komisji Trójstronnej, to jeszcze o niczym nie świadczy. Jest bardzo dużo ludzi w Komisji Trójstronnej, co do których... jest inaczej. Krąg... To jest tak samo jak z grupą Bilderberg. To są bardzo szerokie kręgi, które to kręgi, tak samo jak Komisja Trójstronna, tam tylko grupa wewnętrzna ma władzę. A reszta to są ludzie, nazwijmy to agentura wpływu. To też nie wszyscy bankierzy. Proszę pana, to bankierzy mają bardzo dużo do powiedzenia. Też nie wszyscy. Tam są czasami mali ludzie, o których nikt prawie nie wie. No najważniejszy nie jest. To wtedy... Ten akurat tam nie. Proszę pana, ja, Rothschild ma też konkurencję bankierów.
mówię, powiedziałem jedną rzecz. Niech pan za każdym razem sobie zada jedno pytanie i sprawdzi. I dobrze sprawdzi. Sefardyjczyk czy Hazar? To jest podstawowe pytanie. Sefardyjczyk czy Hazar? Od tego zależy. Bo jeżeli się nam mówi w naszej historii, takiej podawanej historii do wie, że Żydzi przyszli do nas z zachodu, wyrzuceni z Francji i z Hiszpanii, co jest nieprawdą. Dlatego, że oni wyrzuceni z Hiszpanii i z Francji kolejno doszli do Renu i w zasadzie nie przeszli Renu. Do nas trochę przyszło z Włoch, a reszta to są Hazarzy. I to Hazarzy przeszli do Niemiec, a nie Żydzi do Niemiec od zachodu, tylko Hazarzy ze wschodu do Niemiec. Do Francji też. Do Francji też doszli. Bardzo, oni wszędzie doszli, bo to był olbrzymi, potężny lud. Notabene od nich są do dzisiaj, wszędzie pan zobaczy, a z historii, huzaria, to skąd, od czego się wzięło? Polskim patentem są skrzydła, a reszta, pancerna jazda, jest to hazarska. Hazarowie dlatego mieli imperium potężne i wielkie, że mieli tą jazdę pancerną, której nikt wówczas nie miał. I myśmy od nich zapożyczyli. Druga rzecz, którą żeśmy zapożyczyli od nich, to znaczy oni wprowadzili na nasze ziemie, a których wy tu w Wielkopolsce nie macie. Miasteczko. Macie miasteczka? Nie. W Wielkopolsce jest albo miasto, albo wieś. Albo konkretne miasto, albo konkretna wieś. I inny model. Wieś to jest rolnicza i jedzie na targ do miasta, a miasto produkuje różne rzeczy, ma prowadzi administrację i tak dalej, i tak dalej. Miasto i kupuje ze wsi żywność. No, na rynku łazarskim. Chociaż kiedyś od wieków tu pewnie przyjeżdżali, tylko kiedyś z wozem. A miasteczko jest po wschodniej stronie Wisły. Bo miasteczko to jest sztetl, to jest hazarskie i to jest model państwowości hazarskiej. Gdzie było to na pół wieś, na pół miasto i gdzie zasadą było, że jest to samowystarczalne, sprzedaje się tylko nadwyżki i kupuje się nadwyżki od innych i cały system państwa gospodarczy oparty jest na wozakach, czyli na transporcie. I tych wozaków, to ja jestem na pół kresowiak, tak jak mówiłem, w związku z czym dla mnie słowo bałaguła jest absolutnie jasne i czyste. To jest wozak. To jest ten, który powozi i ma wóz. To jest bałaguła. A to jest hazarskie słowo. I tam z miasteczka do miasteczka nadwyżki przewoził bałaguła. Ludzi przewoził bałaguła. Słynnymi hazarskimi wozami, które to wozy były między od VII do pewnie do chyba do XIV wieku mniej więcej, były najlepszym środkiem transportu, które znamy. Były najlepsze wozy. Więc tu trzeba bardzo ostrożnie ze wszystkim i bardzo zaglądać, dlatego, bo narosło, masa narosła w ogóle stereotypów nagle, że to tutaj, to tam, bo to tak prosto. O, pan, któryś z panów się pytał, pan się chyba pytał o przywołał w każdym razie protokoły mędrców Syjonu. Proszę pana, to jest fałszywka. To jest jak najbardziej dezinformacja, tylko świetnie zrobiona i oparta na faktach. Natomiast sam dokument jest dezinformacją. Sam dokument został zrobiony w carskiej ochronie. Natomiast fakty nie. Tylko napisano na podstawie faktów i na podstawie tego, co carska ochrona wiedziała, a wiedziała bardzo dużo, napisano ten dokument. Czyli wersja, nazwijmy to, drukowana, bo tam jeszcze to ma zresztą historię. Jak pan zajrzy do mojej książki, to ma pan tam dokładnie opisane kto, co, kiedy, jak i jak to się rozchodziło.
bo to w końcu znaleziono. Znaleziono tyle tylko, że znowu przekłamanie jest w drugą stronę. To wszystko jest nieprawda. Nie. To, że dokument jest fałszywką, to nie znaczy, że fakty zawarte w dokumencie, informacje zawarte w dokumencie są kłamstwem. Nieprawda. Dokument jest fałszywy. Czyli protokoły męstrów z Syjonu w takiej wersji, jaką my je znamy, nie zawartość, co tam informacyjna, tylko dokument taki, jaki my to znamy, to jest fałszywka. Zresztą jedna z najstarszych dezinformacji, jedna z najskuteczniejszych, można powiedzieć. Znaczy na tyle skuteczna, że pan dzisiaj mnie pyta o to. A wie pan, jaka jest najstarsza manipulacja? No. Proszę Państwa, jaka może być najstarsza? Proszę? Nie do końca prawda. Nie, no. Nie o to chodzi, ale jaka mam? Wschód i zachód słońca. Przecież od Kopernika wiadomo, że to nieprawda. A znajdźcie mi Państwo język, w którym to jest... Ja nie znam. W którym jest to poprawnie powiedziane. Nie, wszędzie jest wschód i zachód słońca. Tak? A to przecież od Kopernika wiemy, że nieprawda. No więc manipulacja. Trzyma się. Inna taka manipulacja, która przyszła niesłychanie skutecznie. Ministerstwo Obrony. No przecież Ministerstwo Obrony to bzdura i jedno wielkie kłamstwo. To jest zawsze ministerstwo, które zajmuje się głównie wojną, prawda? No to jaka to Ministerstwo Obrony? Myśmy mieli przed wojną w Polsce bardzo poprawną nazwę. Ministerstwo Spraw Wojskowych. I to było poprawne językowo i wszystko. Zgadzało się z tym, co to ministerstwo robi. Natomiast to nie jest Ministerstwo Obrony, to też manipulacja. Obrona, wszyscy się zajmują obroną. No to do cholery kto atakuje, jak wszyscy się bronią. To teraz panie. Pan chce to powiedzieć, proszę bardzo. Panie doktorze, w ubiegłym roku ja w prasie się doczytałem króciutki artykuł. Putin zaprosił rabinów z 10 krajów europejskich i króciutki komunikat. Omawiano nową politykę Holokaustu i nowy udział w zakończeniu II wojny światowej Rosji. To byli rabini z 10 krajów. Ja chciałbym, to znaczy moje odczucie, że naczelnym rabinem Rosji jest Putin. Proszę pana. Ja mu w spodnie nie zaglądałem. Panie doktorze, proszę popatrzeć. Proszę pana, nie wiem, nie zaglądałem, w związku z czym się nie wypowiadam. No. A czy on zaprosił rabin? Natomiast powiem panu co innego. Inny na pewno, bo to jest sprawdzone, ten, na pewno, pan Andrzej Kiełczyński, który jest na pewno Żydem, bo ma mamę Żydówkę. I na pewno był w Izraelu. I można to sprawdzić sobie w internecie, wpisując Andrzej Kiełczyński. To Andrzej Kiełczyński, wyjeżdżając z Polski, poprosił mnie, myśmy się wcześniej rozmawiali godzinami, poprosił, bo to był najlepszy szpieg CIA w Izraelu przez dłuższy czas, potem został rozpracowany, uciekł do Polski, a potem dalej peregrynował po świecie, ale to nieważne, na kilka godzin przed odlotem. Poprosił mnie, żebym do niego wpadł, więc pojechałem i on mi powiedział na zakończenie, na pożegnanie. Panie Rafale, moi razem z Niemcami zawarli układ, że będzie się wpędzało Polaków w poczucie krzywy, w poczucie winy. A ja wpędzałem, on rzeczywiście to robił, bo on był terrorystą, wysadzał biura Lufthansa, on się przykuł do fotela przewodniczącego Bundestagu i takie różne rzeczy, takie fidrygałki. I on mi to powiedział. Ostrzegam, będziecie wpędzani. A było to, proszę pana, w 2002 może roku, może pierwszym. Nie, gdzie tam? 93, 94. A mówił pan jeszcze, a ja wpędzałem? A nie, bo on mówił, ja wpędzałem Niemców w poczucie winy i ja wiem, jak to się robi, a teraz moi z Niemcami zawarli porozumienie, że będą wpędzać Polaków w poczucie winy.